za górami, za lasami, za siedmioma rzekami. U stóp gór zwięzionymi w skałach olbrzymami. Wyrasta z lasu małe miasteczko z tajemną historią, co w świecie baśni nieraz bywało alegorią. To tutaj miejsce miały sceny do opowieści z Narni. W tym śnie ktoś szepnął też o nadejściu wilczej armii. 2 miliony turystów odwiedza nas tutaj co roku. Betonowe hotele pną się ku chmurom, by dotrzymać kroku. Te budynki projektowane są pośpiesznie i w obłędzie. By upchać na piętrach dużo i wyssać, tak najlepiej będzie. Czyżby wszyscy już zapomnieli o regionalnej architekturze i tożsamości szklarskiej Poręby betonem zaleją podwórze? Cześć, nazywam się Małgorzata i od 3 lat jestem właścicielką 300-letniego przysłupowego domu w szklarskiej Porębie, który wciąż remontuję. Często przechodziłam obok tej chaty. Za otwartymi drzwiami widać było tylko ciemność. A z tej ciemności tak jakby coś wołało: chodź, chodź, przytul mnie. Stanęłam na głowie, żeby ją kupić. Stare domy to magiczne miejsca. Niektórzy się ich boją, a inni zachwycają. Ja jestem z tych drugich. Stare dusze nucą pieśni w drewnianych ścianach. Pajęcze nici plotą o widzianych tu czułościach. Dach płacze po maleńkim chłopcu. Strop ugina się pod ciężarem słyszanych tu historii. Ten dom zaprowadził mnie do magicznej historii tego miasta, a co za tym idzie, również do jego niepowtarzalnej, regionalnej architektury. Niestety, okazało się, że zabytkowa architektura naszego miasta nie ma się najlepiej. Spróbujmy więc wychwycić, co wydarzyło się przez ostatnie 100 lat z architekturą w mieście pod Szrenicą. Spójność architektury przedwojennej w szklarskiej Porębie początkowo wynikała z dostępności konkretnych materiałów budowlanych, takich jak drewno czy kamień, ale też z rolniczej charakterystyki miejscowości. Występowały tutaj przeważnie chaty chłopskie z kamienną częścią gospodarczą i drewnianą częścią mieszkalną, tak zwane domy przysłupowe, nieregularnie rozsypane w dolinach z widokiem na Karkonosze. Kiedy szklarska Poręba zaczęła się przeobrażać w miejscowość turystyczną, wiejskie domy zaczęto przebudowywać, rozbudowywać, czerpiąc ze stylu miejskiego, który przyjechał tutaj wraz z mieszczuchami. Powstawały również pensjonaty. Wiejską, siermiężną architekturę, zawierającą motywy szachulca czy przysłupa, budowaną często z kamienia i drewna, łączono z ażurowym, lekkim, secesyjnym stylem miejskim, gdzie występowała bogata snycerka szczytowa czy elewacyjna, secesyjne werandy, duże zdobione okna i dbałość o szczegóły. Takie zabiegi uczyniły architekturę karkonoskich miejscowości niepowtarzalną. Nie wiem, czy wiecie, ale istniał również regionalny wzornik architektoniczny, współtworzony przez ówczesnego dyrektora szkół rzemiosł artystycznych Cirillo dello Antonio, który był wybitnym rzeźbiarzem, malarzem, ale również nauczycielem snycerki w tych szkołach.
Przed wojną architekturę tworzyli również artyści i nie chodziło w niej o to, by budynki były poprawnie wykonane. One miały zachwycać. I zachwycały. Skoro tak, więc co się stało z architekturą w naszym regionie? Na pewno nie pomogły jej wojna, a co za tym idzie przesiedlenia, które nas, Polaków, w większości obrały z poczucia tożsamości lokalnej. Często byliśmy przesiedlani na byłe tereny wroga, co z automatu powodowało brak szacunku do wszystkiego, co po sobie zostawił, w tym architektury. Powojenna mentalność również nie wspierała rozwoju estetycznego krajobrazu. Ale na to wszystko z rozwiązaniem przyszła komuna i wspaniałe budynki w stylu PRL, które zalały Polskę od Bałtyku aż po Tatry. Co będzie dalej? Co będzie dalej? W 1974 roku w Szklarskiej Porębie powstaje futurystyczny hotel o nazwie Granit, dzisiejszy KRUS. Władze miasta, przejęte zaistniałą sytuacją, postanawiają wpisać ją jako zabytkowy układ urbanistyczny do rejestru zabytków, co ma miejsce 26 lutego 1980 roku. PiS ma uchronić miasto Szklarska Poręba przed takiego typu zabudową. Ale co z tego, skoro w latach 80. w centrum miasta powstaje osiedle PRL-owskich betonowych bloków. W innych częściach miasta budowane są spółdzielcze szeregówki. W roku 1999 do użytku zostaje oddany cudowny, kwadratowy, betonowo-szklany Hotel Bornit, który również niejako wpisuje się w zabytkową i regionalną architekturę. Nadchodzą czasy kapitalizmu. Miasto zalewa fala futurystycznych apartamentowców. I teraz chciałabym zadać takie bardzo ważne pytanie. Co to znaczy zabytkowy układ urbanistyczny w Szklarskiej Porębie? Bo wydaje mi się, że przez ostatnie 43 lata nikt nie ma pojęcia, co to w ogóle jest. Może to jest to? Albo może bardziej na zbliżeniu takie wrocławskie osiedle. I tutaj też przedmieścia Wrocławia. O, układ urbanistyczny, zabytkowy, takie wiejskie gospodarstwo na Białej Dolinie. Albo to? Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Nie, to też nie to. O, tutaj to się dzieje. To jest zabytkowy układ urbanistyczny Nowego Jorku. No ale nie, no o co mi chodzi? Przecież są też małe domy tutaj. Jeden w sumie. Ten zabudowany dookoła betonem. No a tutaj nie dość, że jest zabytkowy układ urbanistyczny, to jeszcze nowy budynek przecież nawiązuje również do architektury zabytkowej. Albo ta bryła. Taki typowy poniemiecki przedwojenny styl, subtelnie wtapiający się w otoczenie. Także zabytkowy układ urbanistyczny. Nie, już sama nie wiem. Co to może być? Spróbujmy zajrzeć w archiwalne zdjęcia Szklarskiej Poręby. Może czegoś się dowiemy. Marzenie, czy może raczej plan? Co do planów, na przykład zagospodarowania przestrzennego, są one coraz lepsze, ale nie idealne. Wciąż istnieje wiele możliwości mogących niekorzystnie wpłynąć na nasz krajobraz. To skomplikowany temat, dlatego o planowaniu przestrzennym powstanie osobny film. Działania, by go naprawić, wymagają udziału profesjonalistów w zakresie architektury i regionu, do czego Dolina Domów Przysłupowych będzie zmierzać. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby, tymczasem namawiam Was do zainteresowania się planami zagospodarowania przestrzennego w Waszej okolicy i ewentualnego wnioskowania o zmianę niepokojących wpisów. Zbierzcie podpisy od sąsiadów. Treści obowiązujących planów zagospodarowania odnajdziecie na stronie BIP Szklarska Poręba. Co jeśli Szklarska Poręba za kilka dobrych lat byłaby mekką architektury regionalnej? Miasto, które narodziło się na nowo? W końcu klienci chętnie wybierają miejsca, które mają niepowtarzalny klimat i są związane z regionem. Teraz pytanie. Czy inwestorzy wiedzą, co jest związane z regionem? Czy inwestorzy mają świadomość, że tutaj istnieje jakaś architektura, która i tak już przez lata ciężkiej historii została przyćmiona? Niewielka liczba inwestorów ma tą świadomość.
Niektóre nowe budynki zaczynają nawiązywać do regionalnej architektury, ale to wciąż kropla w morzu. Może warto o tym opowiedzieć, może warto to rozpromować, może warto pokazać kierunek, w którym chcemy iść. Pozostaje tylko pytanie, jak wprowadzić to w życie. Postanowiłam więc zacząć działać. Założyłam fundację Dolina Domów Przysłupowych, która powstała w celu ochrony zabytkowego układu urbanistycznego naszego miasteczka, jak i promowania tradycyjnej architektury regionu. Fundacja powstała też po to, by przypomnieć, że to właśnie ta architektura regionalna tworzy klimat naszej miejscowości i to ona może podwyższyć standardy oferty turystycznej w Szklarskiej Porębie. Pierwszym krokiem fundacji jest stworzenie wzornika dobrych praktyk dla inwestora. Na tą okazję miasto Szklarska Poręba udostępniło miejsce na swojej oficjalnej stronie, gdzie będzie można odnaleźć ten poradnik. Zaraz ktoś powie, no ale przecież to było i nie działa. Owszem, było i nie działa, a nie działa dlatego, że nie został wdrożony system, który wprowadziłby taki poradnik w życie. Mam na to pomysł. Każdy inwestor w końcu wybiera się do starostwa, Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie, jak i konserwatora zabytków. To właśnie tam będą mu wręczane ulotki z adresem strony poradnikiem dobrych praktyk dla inwestora. Taki poradnik będzie bardzo przyjazny i w każdej chwili będzie można wysłać linka do architekta. W tym poradniku będą katalogi z podfolderami, na przykład katalog budynki pensjonatowe. I w tym katalogi rodzaje drzwi do takich budynków, rodzaje okien, obróbki okien, elewacji, rodzaje dachów, rodzaje wykuszy, rodzaje werand. To samo będzie tyczyło się mieszkalnych domów przysłupowych, jak i domów murowanych. Taki podręcznik bardzo ułatwi inwestorowi przejście procedury choćby u konserwatora zabytków, jak i również dostosowanie się do obowiązujących, już coraz lepszych planów zagospodarowania miasta Szklarska Poręba. Żeby zorganizować tą akcję, najzwyczajniej potrzebne są fundusze. Dlatego Fundacja Dolina Domów Przysłupowych prowadzi zbiórkę na wynagrodzenie dla pracownika, który sfotografuje istniejącą architekturę, na stronie utworzy katalogi i opisy oraz wykupi archiwalne zdjęcia obiektów i projektów. Myślę, że gdyby każdy z Was wpłacił choć kilka złotych, to moglibyśmy wspólnie złożyć się na tą lepszą przyszłość naszego miasta i w końcu zacząć działać, a nie tylko narzekać i mówić, czego nie chcemy. Będzie kilka takich działań, które będą wspierały tą naszą lokalną architekturę. Kolejnym krokiem będzie nagroda za najpiękniej nowo wybudowany budynek w stylu sudeckim lub sudeckim pensjonatowym w Szklarskiej Porębie. To będzie prestiżowa nagroda wręczana przez moją fundację i mam nadzieję miasto Szklarska Poręba jako przedstawiciela. Właśnie po to, by zakreślić kierunek, w jakim zmierzamy. Następnym krokiem byłoby udostępnienie 3 darmowych projektów domów mieszkalnych przysłupowych. Te projekty bazowałyby na przedwojennych projektach takich domów ze Szklarskiej Poręby. Taki pomysł został już zrealizowany przez panią Elżbietę Gethardt, która jest tutaj premierem w temacie domów przysłupowych, ale ja chciałabym to kontynuować w Szklarskiej Porębie i jest to również zachęta dla inwestora, żeby wybudować właśnie dom w stylu przysłupowym. Więc inwestorze, jeśli szukasz inspiracji, chciałbyś wpasować się ze swoją inwestycją w regionalną architekturę i zabytkowy układ urbanistyczny, napisz. Fundacja Dolina Domów Przysłupowych zaproponuje Ci wizualizowane pomysły dotyczące Twojego projektu w Szklarskiej Porębie. Więc trzymajcie kciuki, bądźmy dobrej myśli i pamiętajcie, lepiej późno niż wcale.